Ach, widzę, że tutaj bardzo mocno się zastanawiacie nad śpiączką farmakologiczną, snem, a śpiączką właściwą. Wybaczcie, ale ja się skupiłem bardziej na tej śpiączce potraumatycznej, powypadkowej, powiedzmy o charakterze bardziej naturalnym dla naszego materialnego ciała niż sztucznie wywołaną farmakologicznie na okres operacji lub czegoś w tym stanie. Tutaj się Hagal zgodzę, że no niejako powinienem doprecyzować, czy powinienem mówić o stanie śpiączki farmakologicznej jako odmiennym stanie niż stan snu. To prawda, w wypadku śpiączki klasycznej, czyli zwykłego wypadku, znaczy zwykłej śiączki, że tak to ujmę, mamy do czynienia z doświadczeniem o charakterze bardziej sennym. Natomiast w wypadku śpiączki farmakologicznej, tu się zgadzam, jako że jest to sztucznie wywołana procedura w wyniku działania konkretnych substancji na nasz organizm, to podobnie jak w przypadku substancji transowych, generalnie powodujących doświadczenia około transowe, zachodzi inna procedura, to znaczy zachodzi inny proces. Mówiąc bardzo dosadnie, śpiączka farmakologiczna bardzo często może powodować wykopnięcie, wyrzucenie, oderwanie się ciała astralnego od, czy tego ciała subtelnego, tego ciała duchowego od materialnej obudowy. Wręcz jest niejako takim zamiarem, że nasza świadomość, nasza jaźń i pośrednio nasze ciało duchowe nie będzie odbierać doświadczeń, które przeżywa ciało materialne, bo w tym wypadku odczuwalibyśmy ból. I to jest ten klasyczny przypadek, kiedy osoba budzi się świadomie, pomimo tego, że powinna być pod wpływem anestezjologii, albo w wariancie drugim, kiedy dosłownie mamy wrażenie, że odzyskujemy przytomność, ale znajdujemy się poza ciałem. To jest łatwo wyjaśnić, jeżeli zastanowimy się, że nasze ciało materialne obudowa, materialna ta część, została na stole i ona jest w tym momencie operowana. I ona przeżywa swoje wszystkie fizjologiczne, mechaniczne procesy. Natomiast jeżeli coś poszłoby bardzo, bardzo nie tak, znaczy powiem wprost, anestezjologia od strony duchowej odnosi się, znaczy de facto powoduje to, że otępiamy funkcjonowanie ciała astralnego, tak żebyśmy nie odczuwali jako świadoma jaźń cierpienia. Porażką ze strony anestezjologii, która jest, no umówmy się, stosunkowo nową nauką, jest sytuacja, powiedzmy wprost, nauka się nie skupia na zagadnieniach duchowych w temacie chociażby prowadzenia operacji. I niesie to za sobą konkretne konsekwencje, mianowicie jeżeli mamy do czynienia z otwarciem człowieka, no to niestety następstwem jest bezpośrednim tej sytuacji jest to, że no, nasza fizyczna, materialna obudowa powinna odczuwać ból. Nie ukrywam, że sukcesem anestezjologii jest niejako wytłumienie bodźców, które do nas docierają. Wybaczcie, może ciężko mi jest się wysłowić dzisiaj. Stąd mówiłem, że potrzebuję trochę rozgrzewki po przerwie. Ok, do meritum. Trzyelementowe ciało. Fizyczna obudowa przeżywa fizyczne cierpienie, ale to fizyczne cierpienie dusza, czytaj nasza jaźń, odbiera tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy pomiędzy materią a naszą duszą pośredniczy ciało duchowe, czyli ten tak zwany duch, ta obudowa ciała astralne i tak dalej. W momencie, kiedy anestezjologicznie zostaje nasze ciało jako wygłuszone, łamane sztucznie, czasowo, może nawet niezamierzenie przez te substancje oddzielone od ciała materialnego, operacja się toczy i nie odczuwamy tego. Jeśli zaś środki anestezjologiczne nie podziałają tak jak w założeniu, dochodzi do sytuacji, kiedy jak najbardziej czujemy fizycznie doświadczenia ciała materialnego i to jest najgorsza możliwa opcja, której nie życzę nikomu, a która jest dość dobrze udokumentowana medycznie. Jest to zjawisko powszechnie znane i
jak najbardziej naukowe, że może być sytuacja wybudzenia w trakcie, znaczy oficjalnie nazywa się to wybudzenie w trakcie anestezjologicznym, takim w trakcie operacji, natomiast w praktyce no, przekłada się to na to, że ten aspekt duchowości, czy tego ciała duchowego wpływa na odbiór jaźni. Alternatywną sytuacją jest, kiedy dochodzi do okresowego, chwilowego niejako zerwania więzi między naszym ciałem materialnym a ciałem duchowym. W optymistycznym założeniu takie wykopnięcie z ciała przez środki, które otrzymaliśmy w ramach pracy anestezjologa, no, powodują to, że możemy zacząć, nasza jaźń zacznie działać na poziomie ciała duchowego, no i widzi całą salę operacyjną albo znajduje się w kompletnie innym miejscu, grunt, że oddala się od właściwego ciała, co jest plusem ze względu na to, że jednak obserwowanie własnej operacji, procesu operacyjnego i całej reszty jest niezbyt fajne. I świadczą o tym wszystkie doświadczenia osób, które to przeżyły. Natomiast kompletnie drugą kwestią jest to, że jest to już, jest to dość niebezpieczne doświadczenie ze względu na to, że to jest podróż ciałem astralnym i podpiętą do niego duszą z w wielu wypadkach kompletnym oderwaniem od obudowy. Stąd też pełne oddalenie się od swojego ciała też nie jest niejako pożądanym stanem, ze względu na to, że w zależności od tego, czy jak podziałał środek, ciężko stwierdzić, czy, no, wybaczcie, nie byłem, więc nie mogę wam powiedzieć na 100%, że zawsze ta nitka jest, ale ogólnie przyjmuje się, że jest pewna nić, która wiąże nas między ciałem astralnym a ciałem fizycznym, która powinna łączyć te dwa elementy jednego funkcjonującego ciała w materii. Natomiast no, jeżeli ta nić zostanie zerwana, czy też naderwana przez środek oddziałujący na naszą psychikę i całość, no może to doprowadzić do obecności poza ciałem i to takiej, w której jest ryzyko utraty ciała na rzecz innego bytu. Stąd też paradoksalnie, jeśli ktoś ma i praktykuje wyjścia z ciała lub generalnie interesuje się OB i stanami pokrewnymi, ma wręcz zalecone, żeby raczej nie oddalać się od swojego ciała, jeżeli mają wrażenie oderwania. No bo mówiąc wprost, jeżeli wychodzicie z ciała razem z ciałem astralnym, o czym wam wielokrotnie wspominałem, pozostawiacie obudowę materialną pustą. I uwaga, w momencie, kiedy jest nitka, ta łańcuch, więź, no generalnie rzecz biorąc coś, co was łączy z ciałem materialnym, to ta podróż jest względnie bezpieczna. Natomiast w momencie, kiedy macie wrażenie, że jesteście aż zbyt swobodni, możecie poruszać się wszędzie radośnie, gdzieś daleko od siebie, a zarazem nie do końca czujecie, że coś was ciągnie z powrotem, to jest niedobrze, dlatego że to oznacza, że wasze więzi z tym materialną obudową zostały mocno nadszarpnięte, żeby nie powiedzieć kompletnie zerwane, jest ryzyko, że ktoś inny się ją zainteresuje. Stąd też szpitale, zwłaszcza w obszarach operacyjnych, są bardzo negatywnymi miejscami i przeżywają to wszyscy, szczególnie osoby czekające przed salą operacyjną. To paradoks polega na tym, że większość osób myśli, że to tylko i wyłącznie kwestia wydarzenia, czyli tego operacji i tak dalej wpływa na doświadczenia ludzi w poczekalni, tego, że ich bliski jest na stole. To nie do końca prawda, dlatego że w szpitalach i wokół szpitali zbiera się bardzo dużo zarówno świadomych, jak i nieświadomych bytów, myśl o kształtów i nie tylko, które no, poszukują sobie możliwości alternatywnych wcieleń chociażby, czy wejść w materię tam, gdzie jej nie mają. A szpital jest takim dość newralgicznym miejscem, gdzie jest to stosunkowo łatwe.